Siemanko, cześć wam. Dzisiaj chciałbym wam pokazać naszą jawę Enduro. Jest to jawa pojemność 380. No ja mówię potocznie, że to jest 400. Jest to jawa Enduro, model nazywa się Tramwaj, czyli on jest z tyłu. Tutaj jak widzicie dwa amortyzatory, jeden po lewej, jeden po prawej. Te nowsze bitraki już mają dwa po środku i jest jeszcze nowszy Unitrack, on tam ma już jeden na środku. Ale my tutaj bardziej interesujemy się takimi klasycznymi motocyklami, z klasycznym układem. No dlatego nigdy nie chciałem mieć bitraka ani Unitracka, zawsze chciałem mieć tak naprawdę Tramwaja. Każdy na pewno pamięta film Prywatne śledztwo, czyli wiecie, jawa Enduro, facet, który sobie na niej śmiga, szuka jakiegoś tam mordercy. W sumie to dwóch takich facetów jeździło na jawach, właśnie Enduro, Tramwajach, czyli dokładnie właśnie na takich maszynach. Maszyna tutaj nasza jest odnowiona, odrestaurowana, zarówno silnik, jak i rama, koła, no wszystko tak naprawdę zostało odnowione. Trzeba tylko założyć jeszcze dyfuzor, tłumik, podłączyć zapon, podłączyć gaźnik, założyć filtr powietrza, paliwa i tak naprawdę można sobie pojeździć, poświgać. No myślę, że to już niedługo. W tym sezonie na pewno wyjedziemy. Myślę, że za 2 miesiące. Tak prognozuję sobie. Zobaczcie, tutaj dyfuzor mam, aczkolwiek to jest od starszego modelu, od Sadilka. Czyli nie będę zakładać tego dyfuzora, który tu mam, tylko podejrzewam, że dorobię sobie sam. Mam do niego oryginalny, ale nie chcę zakładać tego oryginalnego, po prostu szkoda mi go tam, żeby potłuc go na kamieniach, a te kamienie, które lecą z przedniego koła, zawsze gdzieś tam potłuką dyfuzor, więc sobie dorobimy dyfuzor, tłumiczek sobie też założymy i będzie naprawdę można poświgać. Zobaczcie, tutaj mam nasz silniczek z CZ-ki 981, 380 pojemność, falta, tam są dekle, no szczękotrzymacze, fachowo nazywane, a ja mówię, że to są dekle hamulców, czyli pokrywy hamulców i tam jeszcze jakieś drobiazgi, widzicie, dźwignia hamulca, no to wszystko trzeba tutaj jeszcze dopracować, pozakładać sobie do naszej jawy. Takich jaw tutaj mam tak naprawdę, nie wiem, 6 albo 7 sztuk, także jest tego więcej. No ale skupiamy się dzisiaj na tej jednej. Zobaczcie, jak cylinderek się świeci, tak naprawdę świece są wkręcone. Cylinderek jest piękny, silniczek jest piękny, zakonserwowany, także tam się nic nie będzie działo. Rama jest w kolorze takim, jak powinien być, oryginalny. Baczek jeszcze jest tak naprawdę do odmalowania, no ale to nic nie przeszkadza. Siedzonko mamy z MZ-ki crossowej, także też fajnie się tutaj komponuje, mam oryginalne, no ale akurat przy tej sztuce będzie założone to od MZ-ki. Koła bardzo ładne, tam jeszcze dalej też są silniki różne i inne takie części, no nie będę się zagłębiać w temat, co to tam jest, przynajmniej nie dzisiaj, bo dzisiaj sobie możemy popatrzeć na naszą jawę. Więc powiem wam coś o tym modelu. Jest to jawa Enduro, potocznie zwana tramwajem, silnik, pojemność 380, ja mówię, że to jest 400. Motocykl ma około 60 koni tak naprawdę, czyli jest bardzo, bardzo dużo. Ten tutaj model ma 5 biegów, czyli też nie jest mało, jest sporo. No przy tej pojemności 5 biegów wystarcza. Na przykład powiem wam dla ciekawości, że po prostu te mniejsze pojemności, czyli na przykład jakbyście wzięli sobie taką jawę identyczną, tylko że pojemność 250, ona z kolei ma 6 biegów, czyli ta mniejsza pojemność, troszeczkę mniej mocy, ale nadrabiamy biegami, czyli też dosyć ładnie śmiga. No taka jawa Enduro jest na pewno dużo mocniejsza, dużo zwinniejsza od CZ-ki kresowej, nieważne jaką CZ-kę byśmy sobie wzięli. Na pewno jawa jest zwinniejsza, szybsza i dużo lepiej pojedzie. No ale jawa to jest bardziej Enduro, czyli bardziej na szosy, szutry niż tak naprawdę na tor czy w ciężki teren, bo CZ-ki są właśnie nastawione na ciężki teren. CZ-kami źle się jeździ po
po asfaltach, po drogach, bo one są troszeczkę wolne ze względu na przełożenie. Jawą się jeździ dużo lepiej po drogach, ale jeżeli wjeżdżamy sobie na tor, to tak naprawdę no jawy szkoda. Osobiście nie znam nikogo, kto by jeździł taką jawą enduro po torze i ją tam ujeżdżał, a CZ-kami jeżdżą, ja osobiście też jeżdżę, więc CZ-ka tak naprawdę daje radę. No będziemy się tutaj zagłębiać w ten temat jawy enduro, omawiać go sobie stopniowo i później. No na dzisiaj chciałem wam po prostu przedstawić, jak to wygląda tak wstępnie i później będziemy mówić o tym, co zostało stopniowo zrobione, pomijając to co jest zrobione już teraz, no bo to każdy widzi, wiadomo, tam jest wał po regeneracji, nowy tłoczek, nowe pierścienie, cylinder po szlifie, tak naprawdę nowe łożysko na całym silniku, uszczelniacze, no wszystko co trzeba było, to jest zrobione. Także później będziemy sobie odpalać, na pewno będą filmiki z odpalania, więc zapraszam do oglądania, do subskrypcji. Jeżeli chodzi o jawy enduro, CZ-y crossowe, KTM-ki, Husqvarny i wszystkie inne motocykle starego typu z klasycznym zawieszeniem, z klasycznym układem chłodzącym, czyli powietrznym, nie cieczowym, no to o tych wszystkich motocyklach, które mogą być, które były, o tych wszystkich motocyklach będziemy rozmawiać, bo właśnie tym się zajmuję hobbystycznie, więc mam tych motocykli naprawdę sporo, jak nie mam, to na pewno dokupię, żeby po prostu było co pokazać i będziemy sobie o tym rozmawiać. Także tyle na dzisiaj, zapraszam do oglądania i do subskrypcji. Pozdrawiam was serdecznie, cześć, trzymajcie się.